Witam wszystkich, to AWSCOR i zapraszam na kolejną porcję Baldur's Gate 2 Cienie Amn yy, I tak, jak widzicie, no nie udało mi się to targowa. jeszcze, ponieważ postanowiłem, że czas pokazać kilka trudniejszych walk, prędzej czy później, tak bym to zrobił. Yy, a także z tych walk wypadają całkiem niezłe przemioty, zatem Same profita. Yy, tutaj mamy dom w dzielnicy Mostów, on jest nieoznaczony i tu czeka nas pierwsza walka. Jest walka z organizacją o nazwie Spaczony Run. No i tak, jak, jak właśnie większość walk, wszystkie walki tutaj, jest ona dosyć trudna. Jeśli się udajecie tutaj, nie wiem, mniejszą drużyną bądź mniej doświadczoną. Z tej walki wypada bardzo dobry przedmiot dla Maga bądź Maga Wojownika. Myślę nawet, że dla Maga Wojownika jest to praktycznie najlepsza broń. No i tak, z czego składa się ta walka? Ta walka składa się z. To, to, to jest po prostu walka z drużyną w pewnym sensie. Tak, z... Podobne walki już toczyliśmy w tej karczmie. Jak to była karczma? A na promenadzie Wukin była ta jedna drużyna, a ta drużyna w kanałach. To jest coś podobnego. Po prostu mamy drużynę, trochę no, bardziej. Bardziej specjalną powiedziałbym, bo nie składa się. ...tylko i wyłącznie z ludzi bądź krasnoludów, a z istot bardziej magicznych i... no... bardziej złych. No, ale jednak działa tak samo, po prostu nie, nie da się od niej wywinąć. I tutaj, wchodząc do tego domu, to jest... ...tu trzeba mieć... trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Raz, że... są zabezpieczone dosyć wkurzającą pułapką, jest to chyba... ...albo... albo petryfikacja, albo... ...po prostu wysokie zadaje... ta pułapka zadaje wysokie obrażenia. I żeby nadal, jeśli... Rozbroimy pułapkę, to nadal trzeba mieć kamień łotrzyków który piastowałem, chyba jeden z dwóch, w swoim plecaku. Wtedy ten kamień zostaje zużyty, a my otwieramy portal. Zatem portal po prostu działa w tym przypadku jak portale w Planescape Torment, gdzie jak pamiętamy, po prostu do portali musieliśmy mieć specyficzny klucz, by je aktywować. Tutaj po prostu bufuje się przed walką, co jest bardzo tak. Ochrona, ochrona przed strachem zdaje się, że. Zdaje się, że ten, ten pierwszy przeciwnik rzuca strach. Także co jest bardzo ważne, ochrona przed petryfikacją, ponieważ o, o co chodzi w tej walce? W tej walce mamy oczywiście kilka isot. I pierwszą z nich, i właściwie jedyną, która teleportuje się do tego mniejszego kół, kółkowego pomieszczenia, w jakim stoi moja drużyna, jest ten właśnie Shangalar, Lich. I on bardzo ulubi spamować petryfikację. To jest chyba. No, dobra, nie, nie jestem, nie, nie pamiętam tak dokładnie, ale to jest praktycznie jeden z nielicznych momentów, kiedy ochrona przed petryfikacją naprawdę coś robi. Wcześniej także, jak widzicie, postawiłem pułapki, żeby po prostu przyspieszyć się rozprawę z nim. Ale jak każdy licz ma, od razu na dzień dobry rzuca czary ochronne. A także w, to jest chyba zmylanie, bądź mamidło, nie jestem pewien. No, po prostu. Odkąd mam Keldorna, to nie jest aż... To, to nie jest problemem, także mam wyłomy. I z tyłu także pojawił się Obserwator. To dlatego właśnie ustawiłem Mazie w ten sposób, żeby ona skupiała na sobie uwagę Obserwatora i po prostu tym samym odbijała jego promienie. To, to oczywiście nie, nie, nie cała, niecały spaczony run. Dalej mamy, jeszcze tego nie widzimy, dalej mamy Vampira, nie pamiętam jak się nazywał. Który jest po prostu mocniej, trochę mocniejszy od standardowego wampirenek Poza jego umiejętnościami, czyli tym wysaniem poziomów i Dominacją, właściwie nie jest w niczym Specjalny Może trochę gromda. A z tyłu zaś, także mamy Złodzieja, także nic specjalnego, da się go łatwo zabić, on nawet Jest chyba złodziej, ale nie, nie wiem, może to jest po prostu wojownik, ale Tak, nawet nie, nawet nie używa swoich specjalnych ataków zaś e, dalej tutaj u góry mamy magiczkę, która o, już się pokazała, która rzuca właściwie zaklęcia przypisywane zazwyczaj do liczów, czy dla liczów, e, czyli za zatrzymanie czasu oraz bramę, czyli przyzywanie demona no i moja postać jako, że jest pod wpływem berserka rozprawia się z wampirem, zaś ja postaram się okładać e, Ukarać magiczkę za pomocą Miska. Także trochę wkurzające, że magiczka ma chyba na sobie. Czy już nie ma? A tak, rzuciła, zanim chyba zdążyłem rzucić wyłom. Zamierzyła rzucić zatrzymanie czasu. Zatem tak, tak wygląda zatrzymanie czasu. Nie, nie jestem pewien chyba to pierwszy raz widać, bo w, ze wcześniejszym liczem w tym. W, w tym ukrytym przejściu, czy w tym ukrytym pomieszczeniu w kaczmie w bramach miasta, w tej małej dzielnicy, w tej małej sferze, chyba nawet zdążyłem uciec zanim zdążył tu rzucić. Czyli tak wygląda zatrzymanie czasu, po prostu zatrzymuje czas. Wszystkie pasywne efekty, takie jak np. prawdziwe widzenie Keldorna, cały czas działają. Jednak to daje mnie zaklęcie po prostu więcej czasu na rzucanie swoich czarów. I standardowo ona przyzwała. Mm, demona. Jak to nie jest takie groźne. Nie wiem. Demony tak, demony są dosyć potężnymi przyzwańcami, ale to jest tak, to jest bardziej wkurzające. To jest, to jest rój meteorytów wydaje się. I w Keldorn od razu zginął tego. Mój błąd, że natychmiastowo nie wycofałem. A tak jak widzicie cała walka dosyć. Dosyć dobrze mi poszła z wyjątkiem tego potknięcia z Keldornem. E, o, o to właściwie, o, o tym, o czym trzeba głównie pamiętać podczas tej walki to to, żeby nie wybiegać do tego wiek, większego pomieszczenia, ponieważ po prostu najpewniej zginiecie. E, wampir zacznie atakować i dominować e, nieubiętą ochroną postaci. E, obserwator, e, zadziała tak samo jak obserwatorzy po, w poprzedniej, po, to była poprzednia sesja, chyba poprzednia sesja, e, czyli po prostu jeśli zobaczy, że ktoś jest niechroniony, przed jego promieniami, to zacznie po prostu układać się o drugą postać, i tak, żeby może rzucić zauroczenia, czy tam dominację nie pamiętam jedną z dwóch. No i po prostu z dziesiątku waszą drużynę ubóliń mi oka. A jeśli się trzymacie tego mniejszego pomieszczenia, to jak widzicie, możecie szybko wyeliminować. Licza oraz tego złodzieja wojownika i po prostu rozprawić się zresztą. Tutaj ta magiczka rzuciła na demona labirynt. Nie wiem właściwie czemu, chyba... A, czy ja to rozproszyłem? Czy ona po prostu... Zazwyczaj... W tej grze, jeśli ktoś rzuca, jakiś przeciwnik rzuca bramę... To wcześniej rzuca ochronę przed złem. To właściwie najłatwiej rozpoznać, jak że będzie rzucać coś podobnego, bo... Ochrona przed złem... Nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, po prostu czyni... Czyni objętego taką ochroną niewidzialnym przed demonami. Oprócz tego, że standardowo przed każdą inną postacią, to działa jak... Ulepszona jedność obronna. I właściwie powinienem tego czaru częściej używać, odkąd lwia część przeciwników w Baldur's Gate jest po prostu zła lub jest albo, z, albo bardziej zła, albo ale cały czas jest generalnie ma ten, ma ten charakter zły. Jest bardzo mało, no właściwie chyba. z dobrymi, nie sądzę, że walczymy z, z dobrymi postaciami. Chyba gdyby nasza reputacja. Gdybyśmy grali złą drużyną i nasza reputacja spadłaby na naprawdę niskie rejony, to wtedy by nas chyba zaczęły atakować, zaczęli atakować Paldyni, czy tak dalej, czyli oni byliby źli. I to właśnie sprawia to jest kolejny aspekt, że pomimo oprócz tego, że Baldrus Gate jest bardzo pcha gracza, żeby zachowywał się jak prawdziwy bohater, to także pcha względem technicznym, że po prostu wszystkie zaklęcia, które są odwrotnościami tych dobrych, na przykład Erima. Święte uderzenie, a zły kapłan by miał. E, nie wiem, jak to się nazywało. Negatywna energia, coś, sfera negatywnej energii, jakoś tak to po prostu odwrócona wersja, stająca obrażenia dobrym istotom. To, to by praktycznie nigdy nie działało, ponieważ większość istot e, jest i tak zła. Słucham? No i tak, to była cała walka. Trzymajcie się tego małego. E, tak, magiczka za zginę, to, ja jeszcze próbuje się ratować, ale po tym jak wyrzuciła swoje dwa najmocniejsze zaklęcia, to już po nie. E, Trzymajcie się tego małego pomieszczenia i zabijcie szybko, liczę, oczywiście ochrona przed petryfikacją bardzo, bardzo pomaga. Ponieważ on, on spamuje tym zaklęciem jak porąbany i po prostu wyeliminuje resztę. Wiecie, jeśli ktoś nie ma e, w, nie ma ochrony przed, czy nie ma tej tarczy Baldurana, to nie wiem, może chyba rzucić odporność na czary? Chyba by zadziałało wtedy. A także, nie wiem, chaotyczne rozkazy zdaje się, czy... Któryś z nich chyba chronił przed dominacją, no albo berserk po prostu i okładać e, obserwatora. A także tego wampira. No i tak, biedny Kelder zginął. To właściwie jedyne moje potknięcie podczas walki Powinienem po prostu Szybciej podejść Szybciej podejść Eri i rzucić na Na tą magiczkę Wyłom A następnie szybko podbiec do niej miskiem, wtedy zaczął misk zacząłby ją układać i Ona by zaczęła tracić swoje zaklęcia No, przez moment myślałem, że gdzieś mi miecz zniknął, tajemniczo. Okej, okay, mam wszystko, to w zasadzie... A także pojawił się... Poja pojawił się bies odchłani, który... Któremu już zniknęło to działanie labiryntu. Ale nie jestem do końca pewien, czemu ona rzuciła labirynt na niego. Czasem... E Czasem właściwie takie przyzwanie demona można łatwo obrócić przeciwko... E, przeciwnikom, ponieważ jeśli przyzwą takiego demona, to można rozproszyć im e, tą ochronę przed związem i wtedy demon po prostu zacznie atakować ich. I tak teraz, ten demon, to jest chyba... On nie jest, nie jest podpisany jako demon, to jest bodaj wielobies. To jest chyba najsłabsze e, z demonicznych przyzwań. Może mi się zająć, bo to była brama, nie? przyzwaniem wielobiesa. Nie sobie już powiem, Nie, nie, to chyba jednak wiem, że wielobies jest słabszy, ale to chyba nie jest wielobies. Właściwie ja, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem tego przyzwania. Owszem jest mocne, bo demony mają dużo odporności, ale nie wiem. Może jak już po prostu to jest tak, tak wysokopoziomowe wysoko poziomowe przyzwanie, że kiedy się już do niego dotrąpałam, to standardowo korzystałem już z innych zaklęć i moja drużyna po prostu przestała tak bardzo polegać na mnie się urmatnie. I tak, tutaj naprawdę staram się dogonić tego zafajdanego demona, żeby go zabić. Rzucę to? Wrzucę? O, oczywiście, że nie. Ech. No dobra, przynajmniej widzieliście. się. właściwie to już widzieliście, bo Ery chyba już raz zginęła od Firklaga zdaje się. Okej, okay, czas. Czas po prostu zabić tego demona. No mój Boże. Dobra, to, to, to jest drugie potknięcie. I całej walce, właściwie po walce, nie, nie patrzeć, bo zabiłem całą drużynę. Ok, na szczęście mam, mam berło z martwych sania. Można podnieść zary i wskrzesić. Zajdzie, że chyba będę musiał kupić sobie drugie barło, bo to już ma. No nie, nie, nie aż tak mało ładunków, ale hmm, nie wiem. Zazwyczaj lubiłem sobie dwa przy sobie taszczyć. Chociaż nie wiem, poza... Jeśli nie nagrywam, jeśli gram sobie tak dla przyjemności w Baldura, to jeśli ktoś mi zginie, to mam, to mam po prostu tendencję do wczytywania. Lubię, kiedy cała, cała walka po prostu przebiega idealnie. Nie lubię, kiedy jakaś postać mi ginie. Chyba, że naprawdę walka mnie wymęczyła i już jestem w tym w tym punkcie, że nie, mam, mam, mam po prostu dość, ledwo co pokonałem jakiegoś przeciwnika i już mogę zaakceptować stratę jednego członka drużyny, no. Tymczasową stratę, jakby nie patrzeć. dobra, weźmy, zapakujmy te wszystkie różdżki i powiem Powinienem w sumie więcej używać tych różdżek, nie to robić. Przynajmniej z tej różdżki niebios, bo różdżka elektryczności oraz kuli ognia nadal ich nie do końca lubię, ponieważ, no cóż, nie mamy wskaźników hmm, obszarowych, poza tym Tak, teraz Minsk jak zauważyliście, to jest trochę dziwne, ma na sobie berserk, ale można im się poruszać, ponieważ Minsk w odróżnieniu od bers mojego berserkera, jeśli wpada w szał, to zazwyczaj traci na całą kontrolę, a to jest po prostu do, do takiej specjalnej scenki, gdzie kaldor zacznie mówić Minskowi, żeby się opamiętał. No i tak, z tej całej walki mamy kostur magów, jak widzicie, obrażenia może zachęcające bazowe, jednak uderza jako broń plus 5, co jest bardzo dobre ponieważ jest mało broń, które ma taką magicznie daje nam zwiększoną klasę pancerza e, niewidzialność, co jeśli praktycznie każdy maksał korzysta ponieważ natychmiastowo i ta niewidzialność co jest e, o czym bardzo bardzo warto wiedzieć to to, że ta niewidzialność ten efekt niewidzialności można sobie włączać za każdym razem, kiedy zmieniacie broń czyli, czy ją zakładacie, właściwie erik w tym przypadku może, mogę wybrać procę Rzucić jakieś zaklęcie. Jeśli przeciwnik na przykład zacznie się na niej za bardzo skupiać, to mogę przełączyć natychmiastowo na kostur i wtedy ona zniknie. I przeciwnik nie będzie mógł na niej. na niej rzucać ani innego zaklęcia, ani po prostu z nią walczyć wręcz. No i to, to oko obserwatora, które podniosłem wcześniej, po prostu wrzucamy do tej fontanny i aktywujemy portal. I ten portal jest trochę wkurzający, bo trzeba, nie wiem, się wpychać w jego teksturę, żeby zadziałało, z takiej przyczyny. No i także ten kostur.